SubNow to unikalne wydarzenie dla całego ekosystemu SAP-owego tutaj w Polsce. Spotykamy się tutaj dzisiaj także z przedstawicielami firmy Microsoft, z naszymi wspólnymi klientami oraz partnerami, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób dalsza transformacja polskiej gospodarki przy pomocy rozwiązań SAP może być jeszcze przyspieszona dzięki dostępności chmury Azure w regionie Azure Poland Central, otwartym niedawno przez Microsoft. W szczególności prezydent Microsoft w regionie CE, Michelle Simons, miała dzisiaj okazję ogłosić, iż w najbliższej przyszłości będziemy udostępniali technologię pod systemy SAP RISE z naszego data center w Polsce. I mieliśmy także wspólnie okazję z kolegami SAP-a zaprosić naszych klientów do skorzystania z możliwości budowy swoich rozwiązań właśnie na tej infrastrukturze Azure Poland Central. Nasza współpraca z SAP trwa już od bardzo wielu lat. Około 30 lat temu Hasso Plattner i Bill Gates ogłaszali tę współpracę na początku lat 90. Od tamtej pory wiele się wydarzyło, ale cały czas pracujemy razem nad wzbogacaniem wzajemnie swoich rozwiązań, które razem udostępniamy klientom. To jest też bardzo ważne, że obie firmy myślą kontekstem potrzeb klienta i tego, co jest najważniejsze dla niego, i w ten sposób staramy się budować wspólne rozwiązania. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu budowy tych rozwiązań, wzbogacając rozwiązania SAP, RISE i w szczególności systemy SuccessFactors o rozwiązania sztucznej inteligencji serwowane z chmury azurowej. Rozwiązania SAP-owe serwowane z chmury Azure to jest szybsza realizacja projektów, to jest większa elastyczność rozwiązania, mniejsze inwestycje w infrastrukturę i mniejsza konieczność ponoszenia wydatków związanych z CapEx-em na tąże infrastrukturę w momencie, kiedy zachodzi konieczność odświeżenia infrastruktury. W scenariuszu chmurowym, w scenariuszu azurowym nie mamy takiej konieczności. Dzięki rozwiązaniom SAP RISE na Azure jesteśmy w stanie szybciej realizować projekty i szybciej dostarczać wartość. Ponadto współpraca Microsoftu i SAP-a to są też nasze wspólne kanały partnerskie, dzięki którym jesteśmy w stanie zaproponować naszym wspólnym klientom sprawniejszą realizację projektów, zarówno w kontekście budowy rozwiązania w chmurze, jak i w kontekście transformacji procesów biznesowych na technologiach SAP-owych, w szczególności na rozwiązaniu SAP RISE na Azure. Jesteśmy przekonani, zarówno my, jak i koledzy w SAP, że budując naszą wzajemną współpracę na zaufaniu, będziemy w stanie jeszcze lepiej komponować nasze wspólne rozwiązania dla dobra naszych klientów. Na przykład sztuczna inteligencja wzbogacająca technologie SAP-owe, czy platformy low-code, no-code, Power Platform Microsoftu we współpracy z technologiami SAP, w szczególności SAP RISE. To są te rozwiązania, których teraz szukają klienci. Budując na naszej współpracy, jesteśmy w stanie dużo szybciej realizować te rozwiązania, dużo sprawniej je dostarczać, ułatwiając i przyspieszając projekty wdrożeniowe dla naszych klientów.